z nieświadomości, niewiedzy, bo pamiętajcie Państwo, że w tej grupie ta nieświadomość, niewiedza jest wysoce rozpowszechniona. Chyba premedytacji przyjmować nie chciano. I los mojego brata w wielkiej mierze został przez tą walkę określony. To, co spotkało go jako prezydenta Rzeczypospolitej, wymagało rzeczywiście od niego wyjątkowej odporności. Pan profesor mówił tutaj o heroizmie. Przyłączę się do. Motywem tej jego ostatniej wyprawy. Wyprawy, z której niebezpieczeństw zdawał sobie sprawę. To nie oznacza, że przewidywał, że skończy się ona tak, jak się skończyła. Ale uważał, choć proponowano mu inne rozwiązania i to były propozycje nie tylko te składane publicznie przez jego wrogów, ale także składane przynajmniej przez tych, którzy wówczas przedstawiali się jako jego przyjaciele. Otóż te propozycje odrzucał, gdyż był głęboko przekonany, że właśnie w Katyniu powinien powiedzieć kilka prawd, przekazać kilka prawd najbardziej zasadniczych dla naszego narodowego bytu, dla naszego narodowego samopoczucia, dla politycznego myślenia Polaków. Ta prawda o tym. Że racje nie są rozłożone równo, że racje mają ci, którzy walczą o wolność, była, jak sądzę, najbardziej podstawowa. Sądzę, że jeśli chcemy, a warto, tradycję, którą budował Lech Kaczyński, kontynuować, jeśli chcemy jego plany wcielać w życie, to musimy o tej prawdzie przede wszystkim pamiętać. Dziękuję. Panie ministrze, chciałbym zapytać, jak wrażenia po tej części konferencji? No myślę, że wszystkie te referaty, które słyszeliśmy, były i bardzo głębokie, i bardzo istotne. Przede wszystkim podkreślały niepodległościowy charakter i społeczny charakter myśli i praktyki politycznej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pokazywały też, jak nam brak tego przesłania w naszym codziennym dzisiaj życiu, jak rządy, które dzisiaj dominują nasze funkcjonowanie, marnotrawią olbrzymi kapitał nagromadzony przez Lecha Kaczyńskiego, jak bardzo potrzebna jest kontynuacja tego, co on robi. Pani poseł, chciałbym poprosić o ocenę dzisiejszej tej części konferencji. Co pani odczuwa?
Na początku bardzo głębokie wzruszenie. Przypomniała mi się osoba świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkie te imponderabilia, którym on służył. I na początku to było wzruszenie, a później ładowałam takie emocjonalne akumulatory i emocjonalne i intelektualne akumulatory, bo to, co pozostało po świętej pamięci prezydencie, to jest właściwie gotowy program działań dla tych, którym bliskie są wszystkie te wartości, którym służył, a więc przede wszystkim ojczyzna, uczciwość, prawość, by myślał, to był mąż stanu, który myślał w sposób globalny, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Polska nigdy nie będzie w pełni suwerennym krajem, jeśli wokół niej będą kraje w jakikolwiek sposób uciskane. I przeciwdziałał tym wszystkim formom nacisku w każdej możliwej formie. No tutaj klasycznym przykładem może być Gruzja, ale świętej pamięci prezydent przeciwstawiał się również nie chcę używać mocnych słów, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy, takiej nagonce na Irlandię. Dobrze wiedział, że jeśli zostaną złamane zasady, którymi kieruje się Unia Europejska, to po raz pierwszy konsekwencje tego ruchu dotkną Irlandię, ale po raz drugi, trzeci mogą dotknąć także nasz kraj. W związku z tym on heroicznie walczył o te zasady i o suwerenność Polski. Właściwie wszystko to, co robił, miało służyć Polsce. Panie ministrze, nie sposób nie zapytać o działania komisji, czy powiedzmy zespołu parlamentarnego do spraw Smoleńska. Jak to obecnie wygląda? Wiadomo, że nie wszystko można powiedzieć, ale powiedzmy chociaż troszeczkę. No bardzo wiele rzeczy można powiedzieć, ale obawiam się, że czas na to nie pozwoli. Najogólniej rzecz biorąc, ostatni miesiąc skoncentrował się na dążeniu do upowszechnienia w społeczności międzynarodowej wiedzy na temat tego, jak naprawdę przebiegała ta straszliwa tragedia, jakie były jej przyczyny, jaki był jej przebieg i jak wyglądały ostatnie sekundy. Na ten temat wiedza jest niesłychanie mała. Nie tylko w społeczeństwie polskim, ale przede wszystkim w środowiskach zagranicznych, dlatego bo je wprowadzano w błąd, głównie przekazywano i fałszywe informacje jeszcze pochodzące z pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, tak jak je uformowali Rosjanie. Można by powiedzieć, że jesteśmy na świecie świadkami wielkiej akcji dezinformacyjnej, akcji fałszującej faktyczny przebieg i narzucającej tezę, że to polscy piloci byli winni, że to pan prezydent wymuszał lądowanie, że próbowali oni czterokrotnie podejść, ale się nie udało. Krótko mówiąc, zrzucający winę na prezydenta i na pilotów. Odkłamanie tego jest bardzo trudne, ale możliwe. Temu były poświęcone nasze spotkania zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i niedawno w Brukseli, a także dążeniu do powołania Międzynarodowej Komisji, czego jesteśmy niewątpliwie teraz dalece bliżsi, co będzie się rozstrzygało w pierwszych miesiącach przyszłego roku, zarówno w Waszyngtonie, w Brukseli, a prawdopodobnie będziemy także w Ottawie w Kanadzie, bo i tam jest taka możliwość działań na tę rzecz. Poza tym konkretyzujemy nasze analizy związane z badaniem przyczyn, bezpośrednich przyczyn tej tragedii. Jak się wydaje, skupiają się one wokół działania kontrolerów lotu, którzy świadomie, jak można sądzić, sprowadzili ten samolot na śmierć. Czyli mógł to nie być przypadek? Wszystko wskazuje na to, że to nie był przypadek.
A jak pani skomentuje śledztwo smoleńskie? Pan poseł Macierewicz powiedział, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że jednak nie był to przypadek, że nie był to wypadek, że mogło być to coś innego. No cóż, śledztwo smoleńskie to jedna wielka rana w naszych duszach. Nie ukrywam, że to jest coś, co nas boli w sposób niezwykły, ponieważ straciliśmy prezydenta, straciliśmy wielu bliskich kolegów, ludzi, co do których wiedzieliśmy, że są bardzo potrzebni Polsce. I to, co my wiemy na temat śledztwa smoleńskiego, no, sprawia, że obawy dotyczące losów tego śledztwa wzmagają się. Ja przypomnę tylko tyle, że tuż po katastrofie premier Tusk otrzymał propozycję od prezydenta Miedwiediewa, aby i postępowanie, i śledztwo były prowadzone wspólnie. Tusk z tej możliwości zrezygnował. Efekt tego działania, efekt jakichś dziwnych porozumień z Rosjanami jest taki, że w tej chwili praktycznie nasze śledztwo jest zastopowane, ponieważ my nie mamy podstawowych dowodów w tej sprawie. Tymi dowodami są czarne skrzynki, które w tej chwili są w Rosji. I piąta zaginęła. I będą w tej Rosji aż do końca procesu. To może trwać wiele lat. To oznacza, że do tej pory my tego śledztwa nie będziemy mogli zakończyć, bo nie będziemy mieć głównych, oryginalnych dowodów. Nie mamy wraku samolotu, nie mamy protokołów z sekcji zwłok wszystkich. Ja się pytam, jak mamy prowadzić to śledztwo. Jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę ze strony Rosjan. Proszę zwrócić uwagę na to, co się działo teraz w czasie wizyty Miedwiediewa w Polsce. Zamiast otrzymać jakieś konkrety, na przykład dokumenty dotyczące lotniska Siewiernej, my otrzymaliśmy kolejne porozumienie, które właściwie jest niewiele nam daje. Nam są potrzebne konkrety. Oni nam dają kolejne umowy do podpisywania o wzajemnej współpracy, a ponoć ta współpraca od ponad pół roku jest znakomita. No więc ja się pytam, kiedy premier mówił prawdę? Czy wtedy, kiedy zapewniał nas on i pani Kopacz, że wszystko idzie w dobrym kierunku i że to śledztwo toczy się w sposób dynamiczny? Czy teraz, kiedy okazuje się, że nie było chyba podstawowych dokumentów, które sprawiały, że to śledztwo mogło być prowadzone i ta współpraca powinna być efektywna. Więc ja po prostu wszystko, co mówią przedstawiciele tego rządu, biorę w jeden wielki cudzysłów. I mam świadomość tego, że każdej z tych treści towarzyszy olbrzymi ładunek marketingowy. Jeśli idzie o samo analizę, którą my dokonaliśmy w Zespole Smoleńskim, z tej analizy wynika jedno, że skala nieprawidłowości związanych z przygotowaniem wizyty prezydenta jest po prostu nieprawdopodobna. Jak się zorientowaliśmy, jaka to jest skala nieprawidłowości, dziwiliśmy się, że w kraju należącym do Unii Europejskiej mogło dojść do zlekceważenia tylu procedur, tylu progów ostrożnościowych. Nie wiem, jak to mogło się zdarzyć w państwie, które chce uchodzić za państwo cywilizowane. I na te pytania ze strony rządu, ze strony Tuska nie mamy żadnych odpowiedzi. To on i jego kancelaria byli odpowiedzialni za przygotowanie tej wizyty. A czego dalej spodziewa się pan po tej konferencji?
No cóż, ta konferencja to jest konferencja wielkiego ruchu społecznego, który już istnieje, który samorzutnie powstał na naszych ulicach, placach, kościołach po 10 kwietnia, a dzisiaj nabiera nie tylko intelektualnych treści, tak jak słyszeliśmy to w tych referatach, no ale zapewne także pewnych struktur organizacyjnych. No ale to już jest w kwestii drugiej, to już będzie Państwa rola bardziej niż moja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.